Witamy serdecznie wszystkich hodowców. Dzień dobry. W dniu dzisiejszym znajdujemy się w oddziale 0344 Rypin u kolejnego hodowcy Zbigniewa Falkowskiego, bardzo dobrego kolegę Tomka Czaplińskiego. No, tych hodowców mogli się już poznać w kolejnych reportażach. Są to osoby tutaj z oddziału Rypin bardzo silni. Walczą o najwyższe lokaty, jeden drugiego no, wybija nawzajem, sami siebie wybijają. I trzeba zaznaczyć, że przez chyba 10 lat, z tego co tam dowiedziałem się, nie było takiego czegoś, że powtórzyli, jeden hodowca powtórzył dwa razy mistrzostwo oddziału. No, raczej ciężko. Dokładnie. Zbigniew tutaj Falkowski. Jest to hodowca, który no w tym roku w 50 jest mistrzem. W różnych jeszcze innych kategoriach też został mistrzem, a więcej o tych wynikach już opowiemy w gojemniku. Warto tylko zaznaczyć jedno, że w tej hodowli znajdują się bardzo dobre i czasem bardzo drogie gołębie. Ale to może już oddaję głos Zbigniewowi. Witam jeszcze raz koleżanki, kolegów, hodowców. Tak jak tutaj Wiktor powiedział, lotuję w oddziale Rypin. Nazywam się Falkowski Zbigniew. No w tym roku udało się akurat wygrać mistrza z całości z 50, z całości wicemistrza, mistrza kategorii C, wicemistrza D. No i tam jeszcze lotnika mamy lepszego, no, roczna samiczka najlepsza. I też jak Wiktor mówi, no znajdują się tutaj gołębie bardzo fajne, no jest kilka linii ciekawych, gdzie tutaj naprawdę można się czymś pochwalić, nie? Mhm. Ja tylko mogę powiedzieć taką jedną informację dla hodowców. Materiał, który będziemy dzisiaj kręcić, jest bardzo ciekawy i hodowcy, którzy chcą zobaczyć dobry materiał, nawet do zakupu, bo Zbigniew, no nie oszukujmy się, jeżeli ktoś by był zainteresowany, na pewno kilka sztuk by odstąpił za oczywiście rozsądne pieniądze, ale to tak mówię, w tym materiale trzeba zobaczyć, co tutaj za gołębie są w tej hodowli, a są naprawdę dobre gołębie, bo jeżeli ktoś wygrywa w tak silnym oddziele, no to chyba musi z najlepszymi gołębiami grać, tym bardziej, że jak i hodowca Lewandowski, tak i Tomek Czapliński, tak. I pan Stefański. No to są hodowcy, Kazim którzy inwestują. Kazimierz Sieklicki, którego jest, też byliśmy. To są hodowcy, Grzesiu którzy... Grzybowski, no jest... Elita nawet, która na skalę nawet Polski gdzieś tam sięga z wynikami, tak? Więc zapraszamy do tego materiału i tam więcej pokażemy. Przeszliśmy do gojemnika lotowego, pokażemy tutaj hodowcom gołębie z hodowli tutaj Zbigniewa. Pokażemy przede wszystkim też wyniki, znaczy pokażemy, przedstawimy wyniki, tak żeby hodowcy mogli dowiedzieć się więcej coś o tym hodowcy i o tym, na jakim poziomie on lotuje, a jest tutaj co pokazać. Dokładnie. Także tak, od 2012 roku jestem tutaj, 11 nawet jestem w oddziale Rypin. Od 12 już tutaj zostałem pierwszy raz mistrzem sekcji bodajże i weszłem w dziesiątkę w oddział. No i tak 13, 14, 15, cały czas koło tej dziesiątki się kręcę. W 15 była duża szansa ustania na pudło, żeby na 13 locie byłem drugi w oddziale. Natomiast 14 lot okazał się dla mnie klęską, a to dlatego, że stała ściana, chmura deszczu była nade mną, burza i gołębie do mnie się bały dojść, tak? Nawet ten połowy gołąbek, co tu trzymam, on był po 13 lotach był najlepszym gołębiem w oddziele. I na tym 14 locie on nie przyszedł, dopiero przed na drugi dzień, nie? Także... Powiedzmy, z czego to jest gołąb? To jest gołąb z linii Ronaldo. To jest właśnie po samczyku od Tomka Czaplińskiego. Takiego 17333, ja go później pokażę. I tutaj też się gołębie z Flicera, Redrap, nie? Także no ten gołąbek w 2015 dał mi mistrzostwo też okręgu, był w tej drużynie. W tym roku, co jestem wicemistrzem okręgu, to też ten gołąbek tu się znajduje, znajdował się, nie? Jest to gołąbek, który też jest ojcem czempiona oddziału Rypin. Znaczy, no to nie jest ojcem, przepraszam. On jest... Jego córka i właśnie gołąbek od Kazika Sieklickiego, zaraz pokażemy go, to właśnie są rodzicami czempiona oddziału Rypin. To jest samczyk 101-39 i ten gołąbek w tym roku jest najlepszym gołębiem w oddziale Rypin. Ten gołąb, powiem tak, to nie jest aby czempion oddziału Rypin, tylko jest to gołąbek, który też bardzo fajnie siadał. On miał czołowe konkursy i dużo konkursów robił, nie? Także też taka jest podstawa gojemnika i mam nadzieję, że w przyszłym roku powtórzy wynik, nie? To jest właśnie córka, i która jest w tym roku jako roczna latała. No i też już miała, zrobiła chyba 6 czy 7 konkursów. W tym też już pokazywała, że była pierwsza, nawet pierwsza u mnie na gojemniku na którymś locie, ale już nie kojarzę na którym. Także no linia, która przekazuje i naprawdę fajne gołąbki są, nie?
Na jesieni... A powiedzmy teraz tak, no bo mówimy tutaj o tym gołębiu, że wyniki super, nie? A potomstwo jak się po nim sprawuje? No właśnie już tutaj pokazuje, no córka jest tego gołębka 93-94, to jest córka jego, nie? Aha, i on... Czyli ona już w tym roku, te będzie teraz na przyszły rok jako dwulatka i też będzie, uważam, że będzie... Mówię dlatego o wynikach tego gołębia, młodych, potomstwo tego gołębia, względu na to, że potem jakby ktoś nawet chciał kupić coś do hodowli własnej, to możesz komuś takie coś przygotować, tak? Dokładnie, ten Kazika 93, czy połowy, czy 93-94, ten Kazika Siklickiego bardzo fajnie przekazują gołąbki, nie? To na przykład tutaj wam pokażę, na jesieni sobie kupowałem właśnie takiego imbreda. To jest gołąbek właśnie, samczyk tego od Kazika i to samiczkę, co przed chwilą pokazywałem, nie? Bo widać, jak gołębie są złożone, bardzo fajne. I jeden taki się uchował z krawaczkiem. Z krawatkiem, nie wiem czemu. Nie przypadkiem zimbredowany gołąb? Tak. A zimbredowany to tak, dlatego, z imbredu wychodzi krawatka, tak. To te gołąbki, co pokazywałem, nie zawsze, ale to jest właśnie ojciec na córkę sparowany, nie? To też do hodowli taki wyszedł, nie? Teraz pokażę właśnie kilka gołąbków jeszcze z Ronaldu. Tutaj właśnie mamy pół brata tego mojego połowego lotnika. To jest gołąbek sparowany na Tomka Rumińskiego, to córki olimpijki. I ojciec tego mojego połowego, tego 54-52, nie? Także też gołąbek już jest po lotach, młody. To dwa razy fajnie usiadł. No zobaczymy, co to pokaże, nie? Pokażemy też właśnie tutaj, sobie uchowałem na jesieni syna połowego. To też pokażemy go. Widać budowę tego gołąbka, fajna. Sparowany on był na wnuczkę połowego, nie? I taki właśnie wyszedł, to gołąbki wychodzą, bo naprawdę bardzo, bardzo fajne. Przede wszystkim ładnie złożone, tak? Dokładnie, dokładnie. Chociaż powiem tak, powiem też, że uchowałem sobie z tego połowego jeszcze na córkę i już takie nie wyszły złożone. Mhm. No powiedzmy, to jest linia tego Ronaldo, tak? Tak? A z drugiej strony jest tam coś od Paszka dorzucone, czy nie? Nie. Tutaj Karola Paszka nie ma, nie? To są Ronaldo, nie? Karola Paszka, powiem tak, aby tyle, że w tym roku też ściągnąłem 5 gołębi do lotu. Od pana Karola? Oryginalnych. Jeden to po prostu tam jakoś tam zdrowotnie odstawał od wszystkich, no to go usunąłem. Jeden zginął koło domku i 3 po lotach zostały. No, no nawet jestem zadowolony, bo tam ostatnio się właśnie jeden gołąbek z tych usiadł pierwszy na gołębniku, nie? Czyli widzimy, że materiał się pokazuje. Pokażemy też jeszcze właśnie następnego gołąbka. To jest akurat prezent od Tomka Czaplińskiego. Jako młódek przywieziony do hodowli. To jest gołąbek z 12 roku. Ten sezon był jego ostatnim sezonem lotowym, także gołąbek idzie już do rozkładu i ten. No widać, że budowa wszystko tych gołąbków to jest naprawdę coś ściągnięte, fajne gołąbki, nie? Mhm. A powiedzmy teraz tak, no bo tutaj mamy te gołębie, taką główną linią, najważniejszą, która super się sprawdza, to są które gołębie? Znaczy tak, no ja w większości Ronalda, Flicery, co wszystko co mam, to wkładam w inne gołębie, jakie kupuję. I tak jakoś wychodzi, że te gołębie się pokazują i do wszystkiego pasują, nie? Teraz mamy tutaj takiego lotnika następnego. To jest gołąbek z 13 roku. To jest gołąbek, który w tamtym roku był trzecim lotnikiem oddziału Rypin. W tym roku też miał 9 konkursów. I też ze 2-3 miał naprawdę fajne szpicowe. Też tutaj siedzą gołębie, powiedzmy tam od Adrasa Drapy, czyli linia oficerów. No i tam taka dalsza linia gołębi takich dalekodystansowych, nie? Także też fajny gołąbek, to się składa fajnie. I też nawet w tym roku młody uchowany. Na Ronalda, czerwony jest, miał chyba na 5 wkładań 4 konkursy, bardzo fajnie siadał, nie? Czyli to widzimy z Drapy, tak? Tak, linia tak, Drapy. Tak. A powiedzmy, inne gołębie masz z hodowli Andrasa Drapy? To znaczy, nie, mam bardziej Ronalda i Flicery, natomiast teraz w tamtym tygodniu z aukcji kupiłem gołąbka od Andrasa Drapy z... Na pewno Gerings były, coś tam był, Wouters i... Suma jaką usłyszałem, to aż mnie na nogi pogięło, bo tutaj nie będziemy mówić kwoty, ale cena konkretna. Fajne. Zresztą tutaj może nawet powiedzmy tak, jakby ktoś z hodowców z linii gołębi Flicera miał coś fajnego, w fajnych połączeniach do sprzedaży, na pewno można do Krzysztofa, znaczy do Zbigniewa tutaj dzwonić, do Zbyszka dzwonić i na pewno ktoś może tutaj sobie odprzeć, bo no tutaj mówimy, Zbyszek takie gołębie szuka i poszukuje do hodowli, tak? Umie się bardzo fajnie, to te gołębie sprawdzają, także gdzie jak zobaczę jakiegoś gołąbka, to na pewno z linii Flicera, na pewno zaraz mi przychodzi myśl, żeby go zdobyć. Tylko oczywiście mówimy z fajnym połączeniem, tak? Żeby to było coś konkretnego, nie jakieś tam, to się mówi, coś na coś tam puszczone, byle zaraz wam pokażę, koledzy hodowcy, kilka właśnie gołębi takich mocno zbliżonych właśnie z tego Flicera. To na przykład jest samczyk, ten akurat nie jest lotowany, siedzi tutaj powiedzmy na gołębniku lotowym,
Jest to syn takiego mojego gołąbka fenomenalnego 50-40, no tam on kategorię C kręcił, miał 17 konwicent w C i był bardzo szybki, nie? To takie one rzucają, widzicie, bardzo ładne ubarwienia, nie? To tutaj jest taka moja też podstawowa ta właśnie linia tych gołąbków. Co do tego nie przytnę, no to to wszystko z tego lata, nie? Także w tym roku nawet, może nie po tym gołąbku, tylko po jego siostrze, jest najlepszy gołąb w sekcji, który roczny, który miał 9 konkursów. I te zaraz wam go pokażę, no też ma podobne ubarwienie właśnie jak ten, nie? To jest właśnie gołąbek roczny, znaczy teraz będzie dwuletni, no w tym roku był roczny. Jest to najlepszy gołąb sekcji z Chwilną. Nie jest najlepszy w Wodziele, bo w Wodziele inny jest z 10 konkursami mój. I też to jest linia tych flisterów, nie? Nawet widać ubarwienie jest podobne do tego poprzednika. To są gołębie bardzo fajnie złożone i bardzo, bardzo szybkie, nie? Mhm. A powiedz teraz tak, no czym się sugerujesz przy zakupach gołębi? Znaczy tak, no jak widzę gołąbka, jak mam w ręcach, no to budowa, no on musi być ściągnięty, musi być, no fajnie leżeć w ręce i tak, no tym się sugeruje. Natomiast, no wiadomo, jeżeli coś się kupuje przez internet, no to trzeba patrzeć trochę na rodowód, trzeba trochę z hodowcą porozmawiać w ogóle, jak to wszystko wygląda, nie? Mhm. I przede wszystkim też mieć jakieś zaufanie do tego hodowcy, co sprzedaje tobą. Dokładnie tak. Dokładnie z tym jest różnie. A powiedzmy teraz tak, na wspólne gołębniki obstawiacie gołębie tutaj, tak? Próbujecie obstawiać. I teraz na wspólne gołębniki kupujecie gołębie z jakich linii? Bo to też jest bardzo ważne, bo to nie wszystko leci, tak? No tak, no zaraz właśnie tutaj ja akurat kupuję właśnie takie, patrzę gdzieś jakieś lotniki, jak gdzieś tam powiedzmy tam 5., 6., 7., 8., no nieraz na pierwszy, ale pierwsze wiadomo, że tam kosztują fajne pieniążki i czasem szkoda, muszę zapłacić za nie. Zaraz właśnie pokażę po gołąbkach właśnie kupionych nawet od kolegi Tomka Czoplińskiego, z tego już sławnego jego Sangersa. Na wspólnym gołębniku Kozigówki to był odkupiony, tak, ósmy chyba był, tak? To był 13. lotnik, ale był bratem pierwszego lotnika. Aha. Czyli pierwszy lotnik i 13. lotnik w 2016 roku były z tych samych gołąbków Tomka Czoplińskiego, nie? To było z Sangersa i bodajże tam samica jakaś kopanka siedziała, nie? Także ja odkupiłem tego samczyka, no i w tym roku już dzieci u mnie też tam zaczęły pokazywać, do czego są zdolne, nie? Tutaj właśnie jest samiczka właśnie z tego Sangersa Tomka Czoplińskiego, którego zakupiłem na wystawie, na WG Kozigówkach. I też tutaj już w tym roku te gołąbki zaczynały pokazywać się na oddziele, nie? Widzimy, nawet jak ogon ciągnie w tułce, nie? Widać, bardzo, bardzo dobra cecha. Widać budowa, wszystko, no one są praktycznie tam ściągnięte jak jeden w jeden. No fajne, o, żywe, ciężko utrzymać w ręce, nie? Widzimy, że materiał na pewno się sprawdzi, tym bardziej, że ta linia tych gołębi Sangersa u Tomka Czoplińskiego super, super sprawuje się na wspólnych gołębnikach, tak? No tak, zgadza się, a tym bardziej, że tu jest Sangers i znowu poszło i to jest dołożone w listery, nie? Także jestem raczej przekonany w 90% że to będzie... Czyli nie dość, że jeszcze dobry gołąb, to jeszcze na dodatek z dobrej linii, tak? Zgadza się, że to będzie połączenie. To co mówi, te flistery tutaj się super sprawdzają. Następny gołąbek właśnie z tego Sangersa. Tomka. To już jest u Tomka kupiony bezpośrednio? Nie, to jest właśnie, to jest półbrat tego gołąbka poprzedniego. Aha. Bo Sangers był z kilkoma samicami u mnie na gołębniku. I też to widać, hodowcy, widać jaka barwa, czyli sami możecie się domyśleć co to jest za linia, nie? O, to Sangers dołożony jest następnie na inną samiczkę z linii flistera, nie? Także następne samo, wszystko budowa fajna, żywe, dynamiczne gołąbki, no. Bo nadzieja na przyszłe lata, że coś tam z tego się uchowa, nie? Pokażę wam już gołąbki na przykład z linii Tomka Rumińskiego. To jest samiczka pewnie będzie. I to jest właśnie wnuczka tej olimpijki Tomka. 71-39. No. Tutaj ja je sparowałem, właśnie mam jeszcze całą parę na górze. Od jednej siostry, dwie siostry co były, to mam od jednej siostry i od drugiej siostry mam właśnie samczyka i samiczkę. Poszły one na rodzinę mocno i w tym roku uchowałem dwa gołąbki i fenomenalnie latały. No, jedne z lepszych lotników u mnie na gołębniku, nie? Myślę, to trzeba zaznaczyć, że te gołębie od Tomka Rumińskiego się sprawdziły, co nie? Tak, tak, tak. Ten właśnie gołąbek miał 4 konkursy. Za chwilę pokażę. Tutaj mają taką charakterystyczną cętkę, widzę w ogonie, jakbyś nawet mógł pokazać. O, widzę, jeden biały, takie białe piórko, tak, nie? Tak, tak, tak. One mają takie cętki, one gdzieś białe pióro, gdzieś jakieś szałki, gdzieś tam plamka jakaś, no. Czy jedne pióro gdzieś na zszyte białe. I ten, no widać, no się też... fachowo nazywają markery. Kto jeden hodowca mi na Śląsku powiedział, że fachowo marker się to nazywa. Właśnie tak. Ja wam pokażę później, właśnie z Szelensa pokażę gołąbki, który przerzuca właśnie cechę charakterystyczną. Tutaj białe piórko rzuca.
i też właśnie ten szelem w sumie fajnie się sprawuje w rozpłodzie i fajnie gąbki latają. A powiedzmy na przykład o tą karumińskiego z tego ile miałeś sztuk odchowanych do lotów gębi młodych? No ciężko. Bo oryginalnymi też latałeś, tak? Tak, oryginalnymi, przepraszam, latałem w 2016 roku. Kupiłem z tej hodowli 10 gołębi do lotu, po lotach zostało 8 gołębi. Były to gołąbki, które mi pomogły zdobyć mistrza oddziału gołębi typowany młodych w 2016 roku. I też byłem pierwszym przodownikiem wtedy z całości. Teraz jako roczne nie leciałeś tymi gołębiami? Nie, jako roczne po prostu wiedziałem, że Tomek jest jeszcze na większym topie niż ostatnio, niż 2 lata do tyłu. I tak postanowiłem, mówię, może się już nie dokupię gołąbków od niego. Wszystkie roczne wycofane. Wszystkie roczne wycofałem, one nie latały, bo powiedzmy z tych rocznych cały czas, cały sezon były gołębie ciągnięte do, jak nie do, na gołębik lotowy, no to do, na gołębik rozpłodowy, nie? A na gołębiku lotowym w sezonie 2017, jak te gołębie spisały się? Też uważam, że rewelacyjnie. Czyli... Co popatrzyłem po sezonie, bo były w różnych połączeniach dawane, to naprawdę tam jest połowa gołębi, no to tu już jest Tomka Rumińskiego, jest ten, nie no. Dlatego hodowcy pytam, bo jest taka fajna informacja, że te wszystkie 8 gołębi będą na aukcji wystawione, więc... Wszystkie 8 będzie gołąbków wystawionych, żeby to nie było, że... Któryś jest ustawiony, że któryś lepszy, gorszy, tylko wszystkie 8, nie? Dokładnie tak, przemyślałem, miałem coś sobie wybrać, zobaczyć, natomiast... Pomyślałem, że zaraz będzie jakieś podejrzenie, że coś jest nie tak z tymi gołąbkami, czy powiedzmy lepsze zostawiłem, gorsze sprzedaję. 8 gołębi zostało po lotach, 8 gołębi zostanie wystawionych na aukcję. Więc ktoś, kto będzie zainteresowany, może tam do nas tak. Na portal wejść, zobaczyć sobie te gołębie. Tym bardziej, że kupywałeś po najlepszych gołębiach od Tomka, nie? Tak. Później powiemy, powiedzmy o tych gołąbkach. Już w kolejnym filmie to. Indywidualnie pokażemy gołąbki, jak leżą w ręce, wszystkie pokażemy, nie? Mhm. Pokażę teraz właśnie jeszcze, tutaj mam gdzieś... gniazdziuszka tego gołąbka, nie? Tutaj mamy właśnie też samiczka i to jest też z tego samego połączenia Tomka Rumińskiego, co przed chwilą pokazywałem. I też właśnie cecha charakterystyczna. No właśnie. I tutaj te markery, jak mówi Wiktor. No właśnie markę. Na Śląsku tak hodowcy to nazywają. To budowa, no to też widać, no to one wszystkie praktycznie, czy te roczne, czy dwulatki, no to budowy uważam, że mają bardzo fajne. Też żywe gołąbki i te, no. Ja właśnie też sobie zostawiłem z takim samym połączeniem, bo dwójkę dzieci mam w rozpłodzie. Te akurat sobie na gołębiku lotowym i jako dwulatki będą... Czyli młode zostawiasz do własnej hodowli, a oryginalne dajemy na aukcję i tak, żeby ktoś był z tego materiału zadowolony. A tym bardziej, że te gołębie są powiedzmy roczne, to też ktoś będzie mógł sobie właśnie ten materiał wtedy sprawdzić, tak? Bo jak jest gołąb 2-3-letni, no to ktoś może powiedzieć, a nie sprawdzi się, to sprzedaje. Roczny gołąb to... Zgadzam się całkowicie, oczywiście także... Każdy hodowca, który troszeczkę będzie się orientował, to będzie wiedział, że po roku czasu z gołębie nie można zauważyć, czy gołębie latają, czy nie latają, czy coś jest dobre, bo czy coś złe. Można sobie przeparzyć w innym połączeniu, czasami gołębie nie latają, przeparzymy na inne gołębie latają, nie? Także to naprawdę tutaj nie ma takiego oszukaństwa, że tak powiem, że sprzedaję, bo gołębie nie latają. No. Naprawdę jestem z tych gołębi zadowolony. Zresztą już na przyszły rok do Tomka też tam mówiłem, że kilka gołębi złapię do lotu. Także no jakbym nie był zadowolony, to bym do niego nie zaglądał, tak? Dokładnie. Ja lecę całym gołębnikiem, czyli samce lecą, na każdy lot idą. Ja jeszcze powiem tak, jak tutaj koledzy właśnie, moi starsi z oddziału, mówią, że roczne gołębie trzeba oszczędzać, no ja mam taki system, że powiedzmy, nie ma czy to roczny, czy to... Nie ma, że powiedzmy roczny nie lata 500 maratony, no. Może niektórzy mnie będą krytykować, może nie. Ja natomiast latam całym gołębikiem i my nie ma rocznego gołębia, który nie by był na dwóch maratonach, nie? Czyli latam całym gołębikiem i praktycznie obstawiam wszystkie 14 lotów wszystkimi gołębiami, nie? Mhm. Powiedzmy tutaj gołębia, jakie trzymasz w ręce? Tutaj trzymam gołąbkę, właśnie to jest z linii Szelensa, z Nacjonala. Też tam mam samczyka na górze w rozpłodzie. Dlatego jest w rozpłodzie, on był lotnikiem fajnym, natomiast po którymś locie mi się zawiesił, przyszedł po 4 tygodniach rozbity i do tej pory nie dał, przyszedł taki rozbity, że powiedzmy na dole miał półkę, na górze nie dał rady podfrugnąć i dlatego to jest jeszcze dopiero mój jedyny gołąb lotowy, który jest w rozpłodzie, no bo jak wiecie ja tam lotuję powiedzmy od 2010 roku chowałem gołębie, także jeszcze żadnego gołębia lotowego nie mam w rozpłodzie, aby tego szelęca, nie? I też on wrzuca fajne gołębie. Cecha charakterystyczna, drugie skrzydło też. A widzimy, taki delikatny jest. Aha. Tak. I on też takie ma. Przerzuca. Już z tych gołąbków były i roczniaki, które miały po 10 konkursów i które powiedzmy też jako dwulatki też fajnie latały, nie? Widzimy, że super materiał. Tak. Widać, leżą fajnie gołębie, no. Jeden jak w jeden, nie?
Okej, no nic, no tutaj jeżeli chodzi o hodowlę, widzimy, że jest coś konkretnego. W domu zaraz przedstawimy hodowcom wszystkie wyniki, historię tej hodowli. Przede wszystkim opowiemy też o tym, jak tutaj Zbigniew tymi gołębiami leci, bo no jednak do mistrza trzeba jechać się wypytać, jak zrobić mistrza, tak? Bo no tutaj u najlepszych się trzeba uczyć. No nie jest łatwo, no nie jest naprawdę łatwo. Ale no przede wszystkim ważne, że to, że macie konkurencję, że kupujecie gołębie drogie, bo nie oszukujmy się, no to są dla niektórych osób pieniądze ogromne, tym bardziej, że takie pieniądze można sobie samolot kupić, to tutaj jeżeli chodzi o hodowlę, no to postaramy się wyciągnąć jak najwięcej, ale przede wszystkim w Rypinie tutaj dlatego odwiedzamy tych hodowców sporo, no bo jak jeździ, to tak mówię, do najlepszych, tak? Więc przechodzimy do mieszkania i tam więcej pokażemy. Przeszliśmy do mieszkania, aby zaprezentować hodowlę Zbigniewa Falkowskiego. Do nas doszedł kolega, czy przyjaciel rodziny gołębników, pan Ulatowski Andrzej, który tak naprawdę tutaj też pomaga w tej hodowli i stara się też być takim wsparciem mentalnym, tak? Powiedzmy, tak. Powiedzmy. Może jakbyście powiedzieli coś o hodowli tutaj, może jakbyś właśnie powiedział Zbigniew Zbyszek, co tutaj w tej hodowli znajduje się i jak tą w ogóle historię rozpoczęli z gołębiami, tak? A więc tak, gołębie hodowałem od mojego dziecka, natomiast zacząłem lotować od 2009 roku. Ale to początki były ciężkie, wiadomo, jak to u każdego, zresztą nie było gołębi, nie było wiedzy. I w 2012 przeniosłem się do sekcji, do oddziału Rypin, do sekcji Skrzpilno i wtedy zaczęło się tak naprawdę prawdziwe lotowanie. No, poznałem wcześniej właśnie kolegę, który podpowiedział mi, jak co robić, jak lotować. No i dzięki tym wskazówkom zacząłem, powiedzmy, lotować na jakimś fajnym poziomie, nie? Zacząłem od mistrza sekcji, gdzieś tam w dyszkę weszłem w oddział. I od tego 12 roku cały czas się kręcę, powiedzmy, w czubie tego działu rybnickiego, nie? Tutaj koło was stoją córki i to bez powodu też nie są, bo ze względu na to, że są wsparciem takim też w hodowli, bo to co mówicie, na treningi jeździcie razem z nimi i zawsze tutaj w hodowli pomagają. No ale dobra, kontynuując dalszą część, powiedzmy teraz tak, no mówimy tutaj o historii, tak? Gołębie są sprowadzone z hodowli teraz na chwilę obecną już takich, staracie się sprowadzać ciekawszych. I teraz jakbyś też mógł powiedzieć, jak wybierasz gołębie do hodowli, jak dobierasz gołębie i jak starasz się sprowadzać, czy no, kupywać te gołębie, tak? Znaczy to powiem tak, no ja ogólnie sprowadziłem gołębie z trzech takich fajnych hodowli, no na początku były to gołębie właśnie od Andrzeja Piątka, były to fajne gołębie twarde, uparte, które śmiało sobie roczniaki, to właśnie tak jak ja lotuję, no, czyli roczny to musi maratony, nie maratony robić, nie? Były to gołębie twarde, na ciężkie loty, może nie aż tak szybkie, natomiast skuteczne. No, jeżeli były sezony ciężkie, no to tymi gołębiami można było naprawdę dużo zwojować. Później przyszły gołębie szybsze, które powiedzmy ja zacząłem cały czas opierać tę hodowlę tych gołębiach szybszych i tutaj no inne gołębie się pojawiły. No, zacząłem właśnie wyprzedzać te gołębie, gołąbki Andrzeja Piotra, nie? Przyszły gołąbki od Tomka Czaplińskiego. Też tam kupywaliśmy gołębie od Kazika Sieklickiego, od nas udziału sprowadziliśmy do właśnie tam. Andrzej wziął 12 mutków, ja wziąłem 12 mutków. Co następnie? No następnie no, też fajne gołąbki sprowadziłem z Wrocławia od hodowcy. Z tych gołąbków został właśnie mi taki fajny szelec, linia nacjonalna tego jedynki i mulemas. Może później pokażę te gołąbki. Okej. I co tam później? No przyszły teraz ostatnie nabytki moje takie większe ilości, no to były od Tomka Rubińskiego gołąbki. Tak. Właśnie, a jak od Tomasza, bo mówiliśmy, że te gołębi się sprawdziły tam w gołębniku, prezentowaliśmy tam dzieci niektóre, co tam były akurat w gołębniku lotowym. Ale powiedzmy teraz tak, jak w ogóle była historia z Tomaszem Rumińskim? Ty tam do niego pojechałeś, pojechaliście w sumie chyba razem kupić wtedy tego gołębie? Znaczy tak, no była aukcja właśnie pierwszy raz, co Tomek zrobił wynik na mistrzostwo, wysoko był w mistrzostwie Polski. Był 16 rok, 16, tak? Tak. 16 czy 15, chyba 3 czy 4 był w Polsce. Ja sobie tak... Olimpijkę miał teraz w tym czasie. Tak, ja sobie tak wymyśliłem, mówię, chłopak tutaj mieszka 50-60 km dalej. Mówię, czyli jeżeli te gołąbki tam się pokazują, mówię, no to tym bardziej powinniście pokazać u mnie, nie? No i jeżeli wyszłaby aukcja, powiedzmy, była na internecie na naszych gołębiach właśnie, popatrzyłem, wsiadłem w samochód, przedłużyłem do Tomka, to jak mówi, jak najbardziej, mówi, przyjedzie sobie pan, mówi, zobaczy pan sobie te gołąbki, które panu odpowiadają do ręki. No i pojechałem, sobie wybrałem kilka tych gołębi, następnie z tej aukcji coś sobie kupiłem, 3 sztuki. Czyli widzimy, że zakupy były udane, bo... Tak, właśnie z tego gołąbku właśnie tutaj też jestem fajnie zadowolony, bo ta samica, co jest trzecia w rejonie, no to właśnie też w 50% pochodziła z gołębi Tomka Rumińskiego właśnie. Tutaj pokażę właśnie samczyka. Ta 13, tak? Tak. Patrzę właśnie.
Przepraszam, ja tu znam te gołębie wszystkie. To jest właśnie ojciec... No to mówię, że przyjaciele rodziny i gołębnika. To jest ojciec właśnie tej samiczki. I powiem tak, właśnie tutaj też był mudek na włókienko ziołówkach, to sobie fajnie radził z tego samczyka. No i w tym roku też na lotach umie, na gołębniku się pokazywały już te gołębki, bardzo fajnie, nie? Także zakup potomka rumińskiego jak najbardziej uważam za udany. Ktoś może powiedzieć potem, kurde, no dobra, no kupił gołębie, gołębie mi się sprawdzają, czemu sprzedaje, co nie? Ale to tutaj jest troszkę historia już odrębna, więc na tym drugim filmie ktoś jak będzie oglądał, to tutaj się dowie. Tak, to później wyjaśnimy dlaczego właśnie trafiłem te gołębie na aukcję, bo to troszkę historia jest z nimi związana. Ale powiedzmy dalej, brniemy dalej w tą hodowlę. Jak wygląda sytuacja z przygotowaniem w ogóle gołębi do lotu? Bo mówimy, no okej, hodowca kupuje bezmy dobre gołębie, tutaj staracie się też no, na jakimś poziomie też dobrym grać. No ale jak podchodzicie do tych lotów? Jak podchodzić do przygotowania gołębi do poszczególnych lotów, do sezonu lotowego nawet? Znaczy to no wiadomo, no, poszczególne loty, no to patrzę też, są duża obserwacja pogody, no patrzę, czy to będzie lot z wiatrem, czy to pod wiatr, czy będzie ciężki, czy będzie deszczowy, i wtedy kwestia przygotowania. Ja mam jakieś tam rozpiski względem, które się tam pilnuję, mam kilka takich powiedzmy środków, które stosuję. Magicznych? Czy to magiczne, no myślę, że każdy te środki zna. Ja nie. Ale spod lady też nie, co nie? Nie. Jest kilka środków z firmy, no, kilka z firmy Prima, no będę mówić, doktora Brokampa, jest też z Renfielda i to tyle, no nie mam tam żadnych jakichś środków takich, jak nie wiadomo jakich, żadnych tam dopingów, nic, nie. I wtedy obserwacja duża, co kiedy podać i jak podać, to będzie to szybki, jak to wygląda, no lecę, właśnie dowiedzę do tarnym, czyli samczyki, samiczki idą na lot, cały dojemnik. U mnie nie ma, tak jak już wcześniej powiedziałem, czy to jest 500, czy 700, praktycznie cały dojemnik idzie na lot, nie? No, może to dobry sposób, może niedobry, natomiast w sumie się sprawdza i uważam, że chcąc rywalizować właśnie z taką konkurencją na naszym oddziele, żeby szybko im się postawić, to musiałem roczne uruchamiać i rocznymi walczyć, bo uważam, że bardzo dużo mi pomagają. Bo mam, nie wiem, czy mam rękę do tego, nie wiem, ale u mnie roczne robią bardzo dużo roboty. Mhm. Okej, a jak goloty gołębi młodych? Zwracasz na to jakąś większą uwagę, czy nie? To znaczy, no powiem tak, no też podobnie przygotowuję tak jak gołębie stare, no i czy zwracam uwagę. No, podobnie przygotowuję, jest to wszystko tak robione, że nie jak bardzo się nakręcam i to samo wychodzi. No, tutaj właśnie między przerwą gołębi młodych, starych, znaczy po lotach starych sobie wyjeżdżamy właśnie z Tomkiem i z rodzinami naszymi wspólnie na wczasy, gdzieś tam tydzień czasu nas nie ma. Przyjeżdżamy, zaczynają się loty gołębi młodych. No i startujemy, no, czy tam się tak nakręcamy, to raczej nie, no, bo raczej jakbyśmy się nakręcali, no to byśmy byli cały czas w domu, nie wyjeżdżali sobie po wczasach, nie, no. Ja pojechałem w tym roku i właśnie jak wróciłem, no, tydzień czasu nie mogłem gołębi jakoś tak postawić, żeby te gołąbki mi fajnie latały. Tydzień czasu posiedziałem, następny tydzień gołębie przygotowałem, już była najlepsza seria, no, druga seria była, przegrałem 0,2 serię z całości. U mnie było powiedzmy na włożonych gołębie 70, a ja przegrałem, gdzie było gołębie 400 włożonych. I 0,2 przegrałem tę serię, nie? Także myślę, że jak jestem w domu, no to wtedy jest całkiem coś innego, nie? A no to jest normalne, tak? Jak brakuje dobrej ręki, no to i wynik od razu jest słabszy. No zgadza się. No a wyniki no, w tym roku, no co tam, no bardzo fajne są, no myślę, że sezon życiowy, bo jak się pokazuje już w rejonie łódzkim i powiedzmy tam w kilku kategoriach się jest tam gdzieś powiedzmy w dziesiątce, bierze się drugiego wicesupermistrza rejonu, no to myślę, że jest już wynik fajny, nie? Tak samo i w okręgu no wicemistrz w C, wicemistrz w D, najlepsza roczna okręgu, tu nie mamy pierwszego przodownika w A, gdzie przegrałem trzecie miejsce 50. Także no jest hodowla mi się wydaje, że wszystko w dobrym kierunku zmierza. Także no więcej tam o tych wynikach nie będziemy mówić, bo będzie to wyglądało, że się chwalę. Natomiast no jest fajna hodowla, fajne gołąbki właśnie tutaj, zresztą myślę, że kolega coś tam też może potwierdzić, bo niektóre gołębie tam trafiły z mojej hodowli, no i myślę, że niektóre się pokazują jak najbardziej, natomiast no nie wiem. Właśnie panie Andrzeju, czy można w ogóle powiedzieć, czy tutaj mówi tam, prawdę? Czy Zbyszek mówi prawdę, czy... Powiem, że jest bardzo ambitnym hodowcą i naprawdę się stara dojść do perfekcji, to jest u niego i to ma zawziętość. To widać, bo on co rok na wyższy poziom wchodzi. To
Tu widać jest. A, no to i widać, jest, widać po gołębiach. To nie, znam to hodowlę od 7 lat. Może na początku się nie znałem tam na gołębiach, ale teraz co się trochę poznałem na gołębiach. Bo właśnie pan przez Zbyszka tutaj zapoczątkował hodowlę gołębi, tak? To znaczy, no mówi, bo w piłkę graliśmy razem i tam. I tak przyjeżdżał do mnie i mówi, co mnie szokuje z tymi gołębiami, to loty. No i tak. Tak poleciało jakoś. Graliśmy razem w piłkę, razem chcieliśmy wygrywać, dlatego może to też, no, cały czas dążymy do tego, żeby być jak najlepiej, na najlepszym miejscu. Ja tak różnie, bo ja tam trochę wjeżdżałem za granicę, to tak nie bardzo mogę, nie miałem czas z gołębiami, to żona się opiekowała, no, ale takie wyniki były. Na wyniki właśnie, jak tam, bo to jest oddział i ława, tak? Ława, tak? To jest oddział jaki numer? 0-6-2. To obok sąsiedni. No, razem zaczynaliśmy, on tam zaokrutował chyba w tym udziale. No rok czy tam półtora roku ja, tam budujemy. Na początku, jak ten to... Na początku, później właśnie z racji tego, że mój szwagier jest z Tomkiem Czapińskim, mieszkają przez płot. Ja trochę się zaprzyjaźnił z Tomkiem. Zapoznałem się z Tomkiem. Liczę na lepszego gołębie, no to wiadomo, bo to... No niekoniecznie, no wtedy jeszcze nie liczyłem. No może nie, ale... Tylko, że Tomek mówi, przychodź do nas i tak się właśnie skuplowaliśmy, tak to się zaczęła ta przygoda właśnie z oddziałem Rybin, a teraz tak naprawdę to tam nie bym nie odszedł, bo sekcja z Chwilną to jest naprawdę fajna sekcja, której tam sobie nikt nikogo nie ubliża, każdy może sobie porozmawiać o wszystkim i nie ma tematów tabu. No, to jest ważne. My się spotykamy po sezonie w różnych tam klimatach, różnie tam wiadomo, że napijemy się orężady, Coca-Coli i takich różnych frunków i wszystko jest jak najbardziej. No, także naprawdę na taką sekcję trafić, to na drugi dzień rano się wstaje i się za głowę człowiek pyta, jaki dostaje ten rachunek. Tak, zgadza się, no tam koledzy Lewandowscy też, no Jarek Pomorowski, no taka jest. Sekcja fajna, nie? No Andrzej, no też, no zresztą niech sam powtórzy, też wyniki już tam u niego przychodzą fajne, no i może sam też w tamtym roku zdobyłem supermistrza na oddziale tam Ława, także tam trochę tam polatuje, nie powiem. Tam w tym roku zegar miałem zepsuty, zepsuł mi się zegar, jeden lot poszedł jakby do tyłu i już tak nie miałem takiej ambicji, bo to trochę psychika też działa na to, jak nie ma się uwagi zegara, jak uwagi zegara jest, to wtedy. No a po 6 lotach byłem trzeci na oddział, także tam myślałem, że tam wygram tak osobiście. Jak wyszło, tak wyszło. No ale zegar się zepsuł, no to tam mniejsza z tym. Ale też no, jest kilku hodowców, co tam lotuje na ławie, więc też tam jest jakaś konkurencja, nie powiem, że słaba. Bo naprawdę też się starają chłopacy i tam. A tak to ogólnie. Dużo gołębi mam od niego. Mogę powiedzieć, że naprawdę pokazuje się te gołębie i to nawet. Nawet mogę powiedzieć, które, bo te Ronalda to synie tego Płowego, mam syna po tym Płowego, no i tam tylko 2 lata go mam, jak się nie mylę, no i tam coś naprawdę w tym roku naprawdę się pokazywało jako młode i jako roczne, coś tam się pokazuje i to tam jak siadają, to czasami to pierwsze, no to tam nie powiem ten. Po tym gołębiu mam syna też z Mulemansów. Tak, to jest Mulemansów bombek, fajne, też rzuca bardzo szybkie młode, tutaj. No. Przede wszystkim to, co mówiłeś, że 100% tych młodych się z tego sprawdza, co nie? Tak, tak. Ja tutaj sprzedałem po tym dwóm hodowcom i naprawdę się sprawdzały i u mnie też się sprawdzają tego jakby po tym Mulemansie. Córka tego... Po tym Przemieńcie jeszcze nie dostałem, ale nie wiem dlaczego, no to już następny wszystko przyjdzie w swoim czasie, kolego. Córka tego gołąbka właśnie też sobie w mistrzostwie w okręgu w kategorii C, no to była w tej drużynie, nie? I bardzo szybkie, twarde gołąbki i dają z siebie maksa. Ona przychodziła, ona przewracała się na gołębniku i zawsze w czubie no, dawała dużo, dużo z siebie. No. Gołąbek to jest prowadzony hodowcy z Wrocławia. Gołąbek jest z 9 roku, obrączką jest z 9 roku, natomiast on jest z roku 13. Dlatego tak jest zaobrączkowany, bo hodowca powiedział, że to jest bardzo dobry gołąb i żeby mnie nie kusiło, żebym nie lotował. Dał starą obrączkę i razem był przywieziony z gołębiami, co do lotu kupowałem, nie? To szalec był. Tak, no, i wtedy nie było opcji tego gołębia lotowania. No, także wiedział co sprzedaje, bo naprawdę też jestem z tego gołębia zadowolony. Cała para taką ma złożoną, ale bardzo ładny gołębie daje. Tutaj właśnie już jesteśmy na etapie tego hodowcy właśnie. Jeszcze tutaj sprowadziłem tego gołąbka właśnie. Pokazywałem gołąbka właśnie tam w gołębniku. To jest właśnie szelem z linii Nacjonala jedynki. Też tutaj białe piórko. Bardzo fajna cecha i też z tego gołąbka są gołębie bardzo szybkie, nie? Samiszka w tym roku chyba 10 konkursów miała, no niestety zginęła, dwuletnia, no ale była roczna też jakaś inna fajna samiczka, która latała i roczną potrafiły po 10 konkursów zrobić, nie? Tam w gołębniku pokazywaliśmy potomstwo tym. Tak, takie właśnie nakrapiane. Ja tutaj tak powiem, że poza kamerą przeglądałem te gołębie z tej klatki, co tej Zbyszek przy sobie koło kolana ma tą klatkę.
No to śmietanka, normalnie. I to co mówiliśmy, te wyniki nie biorą się bez podstaw, tak? Oczywiście, on tam naściągał dużo dobrych gołębi, naprawdę. Właśnie. I masz przede wszystkim, powiem szczerze, dużego farta, bo co nie kupisz, to wszystko się sprawdza, wszystko leci. Tak, zgadza się, to trzeba przyznać, że farta mam, nie wiem czemu, ale co kupię, to z tego raczej coś z tego lata i fajnie lata, nie? Tutaj może też pokażę od razu wnuki tego właśnie Ronalda, to jest wnuczek. To jest też prezent od kolegi mojego Tomka Czaplińskiego. To jest po tym jego samczyku. To jest wnuk Ronaldo. Tak, to jest wnuk Ronaldo. To jest bardzo fajny gołąb. Daje bardzo szybkie młode. Miałem samiczkę, to niestety no, przy moim tempie lotowania, czyli nieważne jaka pogoda, roczne i to, zgubiłem ją, ale ona miała chyba z 3 lotów konficem, tam nie wiem, 8 z kawałkiem. Nie? Także cały czas szpica oddziału była i tak się łudziłem, że będzie z tego coś fajnego. Natomiast przyszła 500 bardzo ciężka i na tej 500 to zginęło, nie no. To Andrzej wie, bo bardzo fajna samiczka była, czerwona, kwista taka. No, no niestety. Cały czas pierwsza się dała. Tak, cały czas w czubie pierwsza. Teraz zaprezentujemy następnego gołąbka. To jest też wnuczek Ronalda. Jest to ojciec mojego fenomenalnego gołąbka połowego, nie? Czyli też daje bardzo fajne gołąbki. W tym roku co połowy był, dał trzy gołąbki, które bardzo fajnie latały. U mnie był nakrapiany samczyk też jeszcze, który no wiadomo, że gołąbki giną. Zginął jako dwulatek. Jako dwulatek zginął. Z 10 lotów było 10 konkursów i on na 11 zginął. No, wtedy mieliśmy taki maraton właśnie upalny. To wtedy było kilkanaście czy kilka gołębi na oddział. To było wtedy 40 stopni upału i maraton. Gołębi się pokazały tam wieczorem. On jako drugi usiadł mnie na gołębniku, nie? To wtedy co mówiłem, że właśnie połowy prowadził po 12 lotach, był najlepszy gołębie w oddziele. To właśnie połowy wtedy na tym locie nie było. Połowy na tym locie nie był. Jeszcze taki samczyk był z Flicera właśnie. Ojciec tych właśnie wszystkich moich najfajniejszych gołąbków nie poszedł na ten lot, nie? No może połowy by usiadł, jakby wtedy zrobił konkurs, to pewnie by został czempionem udziału, a tak to niestety został trzecim. Braku tego konkursu, nie? Tak, z braku konkursu. Dlatego go nie prezentowaliśmy w gremiku lotowym, więc... Tak. On miał tyle samo konkursów, co czempion udziału, bo 12 miały. Natomiast to widocznie tamten musiał gdzieś na tym maratonie może zrobić konkurs i dlatego okazały się lepszy, nie? Pokażę jeszcze córkę właśnie tego samczyka. To jest córka właśnie tego samczyka poprzedniego. To jest takie same połączenie, jak jest mój połow. No, praktycznie to samo, no tylko że matka połowego, tutaj to jest siostra właśnie tej matki połowego, nie? Także to jest samiczka fajna, dobrze leży w ręce, szybkie skrzydło i uważam, że też tutaj będzie fajna, bo fajny gołąbek do dalszej podobnie. Ale przede wszystkim to trzeba zaznaczyć, że kupując gołębie, stara się dobierać te gołębie tak, żebyś mógł wprowadzić je do własnej linii gołębi. Ja powiem po hodowcy tak, jeżdżąc po hodowcach to jest bardzo duży plus, a nawet zaleta, bo niektórzy jeżdżą po wystawach, kupują albo jakieś znane nazwisko i kupują gołębie albo znane nazwisko. Trzeba kupować gołębie tak, to i widzisz, no, stara się kupować znane linii. Masz na przykład do tego swojego jakiegoś tam dobrego kolegę Tomasza Czaplińskiego, no który tak, zawsze tak. W jakiś sposób tam wspiera się tymi też takimi dobrą krwią gołębi. Ale przede wszystkim to nie tylko, że kolega, bo stara się te gołębie wyszukiwać, tak? I nawet na wspólnych gołębnikach stara się gdzieś tam szukać takich najlepszych. Tak. Tutaj też pokażę następnego gołębia, to jest też 100% Tomasz Rumiński, to jest samiczka, to jest córka tej olimpijki Tomasza. Też daje bardzo fajne gołąbki, właśnie tutaj nawet na Małopolsce był gołąbek z tej samiczki i z połowego mojego. I także właśnie samiczka taka 67-15 w tym roku jako roczna, bardzo fajnie latała, miała 7 konkursów, a ona była wtedy sparzona na córkę połowego, także linia Ronaldo bardzo fajnie pasuje uważam do gołębi Tomka Rumińskiego, nie? Znaczy my dwa dobre gołębie i razu dobrego gołębia. Bo raczej tak to jest, tak, no niekoniecznie. No niekoniecznie. No. Także u ciebie Andrzej chyba też z połączenia Tomek Rumiński, jak to tam, który Tomek Rumiński na... Czekaj, na tego Mulemansa samicę. Tak? Mulemansa samicę też dobre daje. Też bardzo fajnie latały, nie? Na tego Mulemansa, bardzo dobre gołąbki. Także tutaj no Tomek naprawdę fajną kółkę ma gołąbku. Zresztą na jesieni też jeszcze dwa gołąbki do Tomka sprowadziłem. Późne. Tomasza Rumińskiego, tak? Tak, Tomasza Rumińskiego przywiozłem. No i nabyłem już od Tomka Rumińskiego z tych fabrów, co w tamtym roku, tam w zimę rok temu kupował od Faber, co miał aukcję na naszych gołębiach. Tomek też wtedy zakupił 4 gołąbki, no to ja już jednego z tych gołąbków
dziecko z jednego z tych łąków mam u siebie, nie? Także nie stoimy w miejscu cały czas. Prężnie, prężnie działamy. I działamy, nie? Teraz pokażę właśnie jeszcze tutaj. To akurat jest prezent. Od, pokaż Andrzeju dowód. Poszukaj. To jest od Michalskiego, to? Tak. Nie jest Bogdan Michalak. To jest prezent od Bogdana Michalaka. Z tej sławnej jego jedynki i super szali. Tutaj dostaliśmy właśnie. Tomek zrobił zakupy, kupił właśnie tego syna Turbo Kima i dzięki temu dostaliśmy powiedzmy wtedy 2-3 gołąbki w prezencie. Powiem tak, z tego gołąbka parowany, ta samiczka to jest też bardzo fajna. Szybkie skrzydło, szybkie pióro, dobrze leży w ręce. U mnie dwa razy dobrze gołąb się. Tak, no tu Andrzeja właśnie, Andrzej też dostał gołąbka z tej samiczki. A ja powiem taką ciekawostkę, że u mnie po tej samicy dwa razy w tym roku gołąb był pierwszy na gołębniku. Także pierwsze w tym roku nutki po tej samiczce i naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony. Także dziękuję panie Bogdanie i życzę wszystkiego najlepszego. No bardzo dobrze. U mnie też dwa razy siadł. Czwórce chyba dwa razy ten gołąb po tej samiczce. No i na koniec właśnie pokażę jeszcze, gdy mam jednego gołąbka. To jest właśnie już kiedyś pokazywałem, bo to jest ten sam pierś z Tomka Gołąbków Szopnińskiego. Jest to gołąb uczestnik WG Koziołkówki 2016. I był 13 nutnikiem na tym WG. Pokazywałem właśnie w głębniku tam łódki dwa po tym samczyku. Widzieliście hodowcy. Bardzo fajnie leży w ręce. Waleczny. Myślę, że też fajnie coś z tego powinno być, nie? Jeszcze tutaj z tego co wiem, no Tomek też tam właśnie miał wystawionego gołąbka. Z tych gołębi za fajne pieniądze zszedł u ciebie na łódce. Tak, on tam poszedł chyba za 2,5 tysiąca, więc... No, także fajnie. Nie, za to 900 euro. No, to także poszło za fajne pieniążki. Tylko 4000. I teraz Tomek już kiedyś się śmiał, podeśmiał, mówi to mu, że ja odkupię od ciebie tego właśnie ten. No, ale że... to co mówiliśmy na tym filmie, to jest taka linia gołębi, że no Tomasz aż nie chciał tego gołębia sprzedawać, tak? No nie chciał, dlatego też do mnie się podeśmiał, mówi to może odkupię od ciebie. Nie, ja mówię Tomek, na razie niech usiedzi u mnie, bo ja chcę z tego właśnie to też... Trzeba zaznaczyć też, że to był go młody z jego hodowli. Czyli to jest bezpośredni brat, tak? To jest... To będzie brat bezpośredni. Tego co był na aukcji? Tak, tak. To może być półbrat. Półbrat, tak? Półbrat, bo tam był dół, był inny, czyli był po Sangiersie, natomiast dół był inny chyba, co kojarzę. Samica nie? Może inna. Samica, bo tam nie wiem jaka samica była. Nie chcę mówić, bo tu jest właśnie od właśnie... Nie, tam na pewno był inny ten, inny dół był. Na 100%. No ale gołąb to co widzieliście od obcy, no za duże pieniądze poszedł, tak mi 4000, więc za młodego gołębia zdaje mi się, że cena odpowiednia. Tak? No odpowiednia, zresztą uważam, że odpowiedni gołąb, no bo z tego co tutaj widać, pokazują się te gołąbki na wspólny. Ja już zauważyłem, że i u mnie zaczęły pokazywać się, zresztą w tym roku dopiero mamy gołębia na gołębiku lotowym, czyli to były nutki, to na przyszły rok będą roczne, zobaczymy jak to się będzie sprawowało na gołębiach rocznych i do kiedy u mnie wytrzymają, nie? No bo to też trzeba wziąć pod uwagę, że nie wszystkie gołębie wytrzymują tempa. Bo, no mówię, no cały gołębik jest pakowany na 500 i 700, u mnie nie ma rocznego, który nie byłby na 2 700, a przeważnie są wszystkie na wszystkich 3 700. Także nie każda linia się pokazuje, no ściąga się gołębie i niestety niektóre nie wytrzymują właśnie. No. Tutaj na przykład to jest właśnie od Kazika Sieklickiego, no te 402 wytrzymuje u mnie tempo. Nie? Widzimy, że te gołębie się spisują. Zresztą nawet Kazimierz Sieklicki, no to tutaj w Polsce zrobił duże zamieszanie ze względu na to, jaką jest osobą i tym podejściem do gołębic, nie? Tak. Nawet ja sam odebrałem przez około chyba 2 czy 3 dni około 50 telefonów, a Kazimierz do mnie dzwoni na drugi dzień po opublikowaniu filmu i mówi do mnie, Wiktor, ja w ciągu jednego dnia ponad 100 telefonów odebrałem, więc... No dokładnie, tylko że mówię, no on jakby wszystkie gołębie wytrzymują tempa, no i ja mówię, Kazika 402 bardzo mocno chwalę. Inne gołębie, no że tak powiem, no, niekoniecznie aż tak mocno. No 402 no, uważam, że bo sam daje radę, roczniakiem dawał radę. I zresztą dwulatek zostały, mamy ten, córka połowego i właśnie ten 93-94, czyli syn 402 dały mi właśnie czempiona oddziału RIPIN w 2017 roku, nie? Mhm. Okej, tu powoli będziemy kończyć, ale co mógłbyś jeszcze dodać hodowcom na sam koniec, jakby na zasadzie takiego czegoś porady, czym się kierować przy zakupie gołębi, jak dobierać może nawet gołębi nie tyle w parę, jak te gołębi łączyć, żeby dobrze potem płonąco wychodziło.
To jest, wiem, że temat ciężki, ale no, jesteś już hodowcą, który w jakiś sposób osiąga wyniki dobre i też ma czym się pochwalić, tak? Znaczy, no nie wiem, czy akurat to będzie akurat dobry przykład parowania i słuchania mnie, jak ja paruję gołębie, ale no powiem, no, że żeby nie być gołosłownym, zresztą Andrzej większość mojego parowania zna. Kilka gołębi jest dobieranych w pary, tak jak ja chcę, natomiast reszta jest otwierana i te gołąbki do same do siebie. Co zauważyłem? Wszystkie gołębie z tego połączenia, te gołębie najlepsze lotniki umie na gołębniku, wszystkie były z połączenia same do siebie. Czyli same się dobierały w parę. Same się sparzyły. Płowy, 50-40, no, wszystkie gołębie te najlepsze umie lotniki, były samoczynnie się dobierały w parę, nie? To wiadomo, na górze mam 5 boksów, jeżeli chcę jakoś gołębie otrzymać w rodzinie czy coś, to wtedy wsadzam boks. Ale większość gołębi jest zaparowanych, same siebie dobierają i uważam, że to też jest najlepsze łączenie, no bo wiadomo, no, tak samo jak i ludzie, no. Czy ktoś, jeżeli jakaś kobieta się komuś nie podoba, no to co, będzie się z nią żenił? No chyba raczej nie, nie? Także no, ja mówię, no to jest może dziwne, może niektórych zaskoczę, ale większość gołębi u mnie tak jest parowane. Czyli parowane się po prostu? Parowana, nawet nie patrzę na oczy, że kolor oczu, że czy takie same, czy inne, dobierają się większość same, no kilka połączeń mam, w których takie chcę, chyba że tak jak pokazywałem, na jesieni jak chcę, no to sobie przyparzę z lotnika jakiegoś dobrego na córkę, czy tam odwrotnie i takie jakieś imbredy sobie robię wtedy, nie? To wtedy tak. Natomiast otwieram gołębniki, czy połączenia Tomka Rumińskiego, niektóre czasami też wychodziły same fajne, czy inne połączenia, no na przykład ten Mulemas spasował się bardzo fajnie z samicą i daje bardzo dobre gołębie, no. Kiedyś to nawet dałem jedną samiczkę, niekoniecznie było tak jak właśnie to poprzednie. Także no tak to u mnie wygląda. A co mogę powiedzieć hodowcom? To na pewno no, praca i praca. Nie to, że oddział jest za mocny, trzeba szukać czegoś innego. No, ja byłem sportowcem i właśnie lubię dążyć do celu i nie szukać sobie jakiejś łatwizny, że pójdę tu i wygram. No, jestem z kolegami, jakimi jestem. Czy to oddział jest taki, czy taki, no jeżeli chce się rywalizować, no to trzeba wszystko robić, żeby starać się wygrać, nie? No nie to, że sobie ułatwiać, nie? No, dokładnie. Na sam koniec jedynie, co możemy chyba hodowcom życzyć, no to udanego sezonu 18, ale przede wszystkim szczęśliwych świąt, tak? No tak, dokładnie, także życzymy wszystkim hodowcom udanych świąt, najlepszego wszystkiego i co tam, trzeźwego Sylwestra. Tak. I wytrwałości na drugie. I wytrwałości i mówię, no wszystkiego. Dużo zdrówka i dużo cierpliwości do naszego hobby. Nie załamywać się. Także życzymy dobrego lotu i jeszcze raz udanych sezonu, ale przede wszystkim szczęśliwych świąt. Dobry lot. Dobry lot.